Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Kiedy dziecko się uśmiecha, uśmiecha się cały świat i zobaczcie, jak w szkole podstawowej numer 2 w Myślenicach Dzień Dziecka obchodzono. W dniach 9 i 10 czerwca 2021 roku na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Obrońców Westerplatte odbył się Dzień Dziecka z licznymi atrakcjami dla dzieci klas 1-3. Chcieliśmy przede wszystkim dać dzieciom to, czego nie miały od ponad roku, ponieważ tutaj pandemia zablokowała nam wiele tutaj uroczystości, imprez. No i pomysł narodził się tutaj w współpracy z rodzicami, którzy zaoferowali swoją pomoc. Pomogli nam zorganizować dmuchańce i inne atrakcje dla dzieci. Wspólnymi siłami zorganizowaliśmy właśnie dla naszych najmłodszych dzieci Dzień Dziecka na zewnątrz, po to, żeby też mogły się zintegrować, poczuć troszeczkę tą wolność, którą mieli troszeczkę ograniczoną w ostatnim czasie i przede wszystkim dobrze się bawić. Powiedz Antoni, czy tobie taki Dzień Dziecka się podoba? Powiem tylko tyle, że jest bardzo, bardzo fajnie. A która atrakcja przypadła tobie do gustu najbardziej? Na pewno zjeżdżalnia i bańki. A powiedz, czy cieszysz się na taki powrót do szkoły, kiedy możesz wreszcie z kolegami swobodnie i koleżankami się bawić? Tak. A czego ci życzyć na Dzień Dziecka, powiedz? Chciałbym, żeby taki Dzień Dziecka jak ten był zawsze. Super Dzień Dziecka!